Hej, tu fantastycznie. Wiem, że długo mnie nie było, ale no dużo się działo w moim życiu, więc nie będę was nawet przepraszać, bo po prostu fizycznie nie byłam na siłach, żeby się tutaj pokazywać. Tak samo na Instagramie. W ostatnim czasie troszeczkę mnie tam na Instagramie było widać, ale głównie to przez remont ostatnio. Nie mogłam się na niczym skupić, bo po prostu nawet nie miałam gdzie się podziać. Tak już to wszystko wygląda. Zaraz wam pokażę moje mieszkanie po remoncie. Pewnie pamiętacie, jest sprzed remontu. A w remoncie pomagała mi kochana Sabina z ówczesnych zielonych grażyn. Podlinkuję wam jej nowe konto, bo jak zwykle zapomniałam nazwy. Just Like Plants. Przypomniało mi się. Tak się nazywa jej profil. I też tutaj na YouTubie nagrywa, chociaż też ma chyba długą przerwę. Tęsknimy za tobą, Sabina. A czy ktoś tęskni za mną? Dajcie znać w ogóle w komentarzach. Dzisiejszy film jest nagrywany w ramach współpracy i nie ukrywam, że ta współpraca mnie zmotywowała, bo był deadline, który i tak przekroczyłam przez remont, za co bardzo, bardzo przepraszam, ale dzisiaj będę wam pokazywać i mówić o moich doświadczeniach z oświetleniem marki Vertikana. Mam właśnie uchwyt i żarówkę i dam wam znać, jak mi się sprawuje, bo po ponad miesiącu już, więc mogę wydać taką rzetelną recenzję. No i co? Zapraszam do oglądania. Wiem, że teraz moja kolekcja nie jest jakaś imponująca, ale to są rośliny, które takie, wiecie, top of the top, o które dbałam jeszcze jako tako, żeby nie umarły, więc naprawdę sporo przeżyły, ale zdecydowałam się na oświetlenie tutaj, dlatego że ta żarówka daje największe tutaj możliwości w tym pokoju i tutaj mam najwięcej roślin, o których mi zależy. I zaraz wam opowiem, jaka to żarówka i w ogóle jak ta współpraca się układa, co myślę o tych żarówkach i w ogóle jak to oświetlenie mi się sprawdza. No patrzcie tego małego, on mnie ignoruje cały dzień, a jak nagrywam, to po prostu gwiazda. Roczki, siad. Dobry pies, poproś. I kółeczko. Pięknie. W ogóle jest tak mega ciemno, dlatego stoję przy oknie praktycznie. Tutaj się stykam, patrzcie. O, jest okno, bo jest tak ciemno, że po prostu próbowałam nagrać chyba z godziny wcześniej, ale psy mi tak przeszkadzały. Teraz tutaj sobie leży taki mały felciu, niewinny. W ogóle tak patrzę, bo jestem przyzwyczajona, że tutaj mam kamerę, a mam teraz kamery tu. Więc nie mogę się jeszcze przyzwyczaić. Jest to niestety tak, że się wypada z wprawy, jak się nie robi czegoś regularnie. To jest taki minus. Ale mam zamiar teraz wrócić do was z filmami częściej. I tak jeszcze może taki szybki update. Już prawie rok temu, bo w lutym wyszłam ze szpitala, gdzie byłam pół roku. No i jak wyszłam, to wiecie, zastałam chatę po poczynaniach tutaj mojego męża, po tym jak on sobie tutaj rządził. Więc musiałam sprzątać i sprzątam tak sobie do dziś. Tak sprzątam, że aż zrobiłam remont. Więc... Nie było łatwo się w ogóle odgruzować, przyzwyczaić się jakby do nowej rzeczywistości, że wiecie, wstaje się, chodzi do pracy i w ogóle. W pracy czekało mnie dużo zmian, dużo sprzętów było popsutych po tym, jak ja w ogóle byłam w szpitalu. Próbki były w innym miejscu, wszystko od nowa, wiecie, stres, trzeba było zapierdzielać, żeby nadrobić to, co było wcześniej do zrobienia, a ja nie mogłam robić, bo byłam w szpitalu, więc ta rzeczywistość mnie trochę przygniotła. I też nie chciałam rezygnować, wiecie, ze swoich jakichś obowiązków i po prostu kosztem życia mojego prywatnego nagrywać na YouTubie za wszelką cenę. Więc nawet mi monetyzację ściągnęli, bo za długo nie publikowałam żadnych filmów. Ale tak może krótkim wstępem jeszcze, żeby tak, wiecie, się przywitać i żeby to był taki bardziej vlog z recenzją, a nie sam po prostu film reklamowy, to pokażę wam, co przeżyło, bo te rośliny, które przeżyły, to naprawdę są takie tacy, bo to naprawdę wam powiem, że przetrwać u mnie te moje wszystkie epizody depresyjne i te wszystkie po prostu brak wody, brak nawozu, to są naprawdę rośliny, które były bardzo wyrozumiałe w stosunku do mnie i polecam je wszystkim, bo teraz zostały moje jakby tylko takie top ulubieńcy. O, tak się prezentuje mój zielony kącik do czytania, który stworzyła mi właśnie Sabina. Jest przepięknie, mam różowy fotel i zieloną ścianę i w ogóle roślinki. I teraz przejdziemy do mojej monstery, w ogóle to jeszcze jest konewka i nawilżacz powietrza, więc taki naprawdę zakątek roślinny. Jeszcze jest trochę może echa, bo nie ma kanapy, ale tutaj właśnie w żarówce, którą zaraz wam przedstawię, właśnie się tutaj nagrzewa i po prostu w promieniach rośnie sobie. W promieniach. No tak, są to promienie świetlne i tutaj właśnie mamy monsterę, która naprawdę bardzo odbiła, bo ona naprawdę była taka, wiecie, już leżała praktycznie, więc na pewno naświetlenie wyszło jej na dobre i są nowe liście, chyba trzy nowe, także się mega cieszę. Tutaj mam po prostu jeszcze filodendrona Florida Beauty, to jest Anthurium Palineo, coś tam, Papileo, nie pamiętam. Tutaj jest Regale Av.
Tutaj też jest jakieś anturium, ale nie pamiętam jakie. Choja. Piękna choja od Magdy Wiedźmilas. Ładnie się rozrasta. Tutaj jest philodendron Majestic. Tak, Majestic. Pięknie wyglądający. Tutaj teraz sobie zwisa u mnie grubosz. Nie grubosz, tylko starzec. Jezu, widzicie? Jest ze mną źle. Starzec Roleja. Jest naprawdę długi. Teraz będzie mi to smyrał po włosach. Glorek w ogóle wybił, także naprawdę. I tutaj jest burla Marcy Variegata. Jednak coś jeszcze pamiętam. Tutaj właśnie się anturia znajdują jeszcze jedne. Tutaj jest regale z... nie regale. Tylko to jest Luxurians z czymś. Nie pamiętam. Tu też jakieś takie malutkie anturium. Ceropegia Woody. Tu jakieś chyba Magnificum z czymś. I Xanthosoma ma jednego liścia aktualnie. I zaraz wam powiem w ogóle o parametrach tej żarówki, o tym jak ona mi się sprawdza, ale pokażę wam jeszcze w ogóle co przeżyło, tak wiecie, żeby wam się jakoś tak wprowadzić w to, jak moja dżungla w ogóle aktualnie wygląda. Oczywiście nie będę przedłużać, ale tutaj mamy frytka, Black Velvet. I tutaj właśnie jest jakaś variegata alokazja, alokazja Platinum, Pink Princess, White Princess, tutaj jest Green Splash, Syngonium i Melano. I Melano, słuchajcie, dopiero po roku wypuścił liścia. Po roku, naprawdę. Nie kłamię, zobaczcie sobie filmik, kiedy ja go kupiłam, bardzo dawno temu. Myślę, że w grudniu też to było jakoś, a nie, to było w listopadzie, bo to było jakoś jak byłam na 60 mojego teścia, więc to by się zgadzało, że po roku dopiero wypuścił w ogóle pierwszego liścia. I strzelicja, którą usilnie próbuje wyrzucić, a mąż o nią walczy, tak walczy, że nawet jej nie podlewa, więc wygląda jak wygląda, a tutaj w ogóle zestaw do jogi, więc staram się coś tam, wiecie, jakąś aktywność zachować. Ale zobaczcie, jak to teraz wygląda, mam tutaj już taką półeczkę. Ta-da! I tu jest pięknie zieloniutko. Kurde, mam gimbala, a jeszcze krzywo mi trzyma. Pewnie mam źle wyśrodkowane. No dobra, jeszcze pokażę wam, co mam w drugim pokoju szybko. O, tu też mam tą alokazję jedną, taką, co od zawsze tutaj stała. I Epipremnum, Aureum, które też pięknie się trzyma. Wejdę na łóżko. Ups! Jedno z moich ulubionych syngoni. Syndapsus. Też kolejny Syndapsus. To jest Wendlandi. Syngoniu. I tutaj jest jakaś, nie pamiętam jak się nazywa ta roślina, i Monkey Mask. Tutaj mam w ogóle babyczki w San Severi Moonshine. I jeszcze przy świeczce sobie stoi Syndapsus Silver Lady. Prawie bym zapomniała o jeszcze jednym parapecie, tu jeszcze mam pieniążka. Tu mam Syngonium Three Kings, Epipremnum Enjoy, nie Enjoy, Happy Leaf. I jeszcze mam Florida Ghost, która taka wcale nie jest ghostowata, ale to ma trochę bieli i trochę pyłu poremontowego. I sobie wyobraźcie, że ostatnio szukałam szkodników i mówię, co to za nowe szkodniki, takie małe, białe, a to był pył od wiercenia karniszy. Także pozdro. Jak już powiedziałam, co u mnie, po krótkim wstępie. W ogóle jeszcze dużo rzeczy się złych działo w moim życiu po wyjściu ze szpitala, dlatego byłam troszeczkę odcięta od internetu i chciałam, wiecie, przeżyć różne traumy. Żałobę, wszystko po ojcu, więc nie było mnie naprawdę długo, ale już jest lepiej, wracam z podwójną siłą, szukam aktualnie pracy, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, więc trzymajcie za mnie kciuki i przechodzimy do oświetlenia, czyli do gwiazdy naszego programu. Mam lampy z firmy Verticana, które dostałam we współpracy. Już wam pokazuję, jak to wszystko pięknie wygląda. Ta-da! Dla mnie najważniejsze, co jest w tej lampie, o Jezu, ale się zatrzęsło. Dla mnie najważniejsze, co jest w tym oświetleniu, to że to jest światło białe. Że to jest światło, w którym nie czuję się, wiecie, jak gdzie, bo często lampy, które są tak jakby dedykowane do oświetlania roślin, są po prostu, dają światło takie fioletowo-różowe. No i ja nie chciałabym w takim czymś przebywać, męczyłabym się od tego, byłabym przebodźcowana, bo mam ADHD. I szybko się różnymi bodźcami przebodźcowuję, tak jak ludzie z autyzmem, ogólnie neurotypowi. I przy tej lampie mogę swobodnie sobie nawet czytać. Nie przeszkadza mi to, więc pełni funkcję tak jakby podwójną. I naświetla rośliny. Teraz akurat jest w tym miejscu, ale sobie ją przenoszę, bo ma świetny uchwyt, co wam też zaraz pokażę.
ale mogę sobie tylko tutaj usiąść i sobie coś poczytać, więc mam tak jakby dwa w jednym. Oszczędność energii, tak naprawdę przyjemne dodatkowe źródło światła, czyli dodatkowe oświetlenie, co się akurat na jesień, zimę przyda tym bardziej. No i zdrowy wzrost roślin, także win-win. Już Wam pokazuję, jak to wygląda z bliska. Tak wygląda sobie żarówka, teraz jest włączona, więc nie będzie za dużo widać, ale ma takie cztery tutaj otwory. Wkręca się ją po prostu do tego uchwytu. I pytaliście, jaką ja mam, i mam specjalnie pudełeczko, już po nie idę. Tutaj mam jeszcze syf. Nie patrzcie, nic nie widzieliście, prawda? Zobaczcie, ja mam taką żarówkę. W ogóle ona jest napisana, że jest dimmable, więc nie wiem, jak się reguluje, jeszcze to muszę pokombinować, ale jest. Aktywne chłodzenie, co jest też fajne, zobaczcie, jak ona chodzi, bardzo cichutko, ale to słychać, że jest taki wiatraczek. Jest wentylacja, więc się nie przegrzewa. I jest specjalne po prostu światło, takie po prostu są parametry światła, żeby były dobre dla wzrostu roślin, które żeby stymulowały ten wzrost roślin. Oczywiście jest ulotka w środku i chciałam Wam pokazać, że mamy właśnie tutaj żarówkę, którą wybrali mi tutaj na podstawie moich potrzeb przedstawiciele firmy. Ja powiedziałam, że będę miała tak odległość około 2 metrów od źródła światła do roślin i zaproponowano mi właśnie tutaj taką żarówkę o kącie 45 stopni. Daylight. Widzicie, ma 5000 kelwinów, a często w łazience używa się 4000 na przykład kelwinów, żeby było neutralna barwa, taka biała. Więc nie jest to rażące światło, chociaż jest naprawdę dosyć mocne, zobaczcie. Tego oświetlenia można używać tylko we wnętrzu, ale to akurat nie szkodzi, bo raczej nie trzymamy, nie naświetlamy roślin na zewnątrz. No i tutaj jest kabelek, jest po prostu przełącznik, więc to jest mega wygodne. Mam ją cały czas wpięte w gniazdko i po prostu włączam sobie. No tak naświetlam kilka godzin dziennie. I tutaj zobaczcie, ja mam taki uchwyt, który można sobie tak przykręcić, więc mogę go w dowolnym momencie zdjąć, przykręcić sobie tutaj. Mogę też sobie tutaj naświetlać w różne miejsca. I tutaj tylko muszę znaleźć sobie taki, wiecie, śrubokręt, żebym mogła jeszcze ruszać do góry i na dół, więc będzie wtedy idealnie. Ale na razie po prostu tak sobie radzę, że zmieniam. Na przykład idę do drugiego pokoju i sobie przekręcam gdzieś, czy na parapecie, czy po prostu na karniszu nawet była przyczepiona i sobie naświetlam każde z roślin, żeby były, wiecie, nie traktowane po macoszemu, wszystkie porówno dostały po prostu energii. Zaraz Wam pokażę, jak to się przedstawia, jeżeli chodzi o inne właśnie ustawienia, bo też są lampy, które można przykręcić do sufitu. I sama myślę, czy się nie zaopatrzyć jeszcze taką lampę właśnie sufitową. Ale na razie ta, którą mam, mi wystarcza na taką liczbę roślin, którą mam aktualnie, bo widzicie, że nie ma ich jakoś super dużo. Więc jestem mega zadowolona, szczególnie z tego holdera właśnie tej żarówki, które naprawdę jest bardzo łatwe w montażu. I jestem zadowolona, bo widzę, że roślinki po prostu zdrowo rosną. Nie widzę teraz takiego przeskoku między wiosną a zimą, że wiecie, ten wzrost jest spowolniony do tego, że cały czas dostarczana jest dla nich ta energia. No i co więcej rzec? Uważam, że są naprawdę warte swojej ceny, warto w nie zainwestować i są bardzo dobrym jakby taką inwestycją w zdrowie naszych roślin. Bo wcześniej, wiecie, miałam i te wszystkie witrynki, teraz na witrynę nie mam miejsca w obecnym układzie salonu. Ale miałam i te witrynki, żeby specjalnie naświetlać, wiecie, miałam takie po prostu listwy LED-owe. Miałam kiedyś też takie małe żarówki, pamiętam. Ale to wszystko nie dawało takiego, wiecie, takiego spektrum, chciałam powiedzieć, ale nie dawało takiego dużego pola tego światła, że nie było takiej przestrzeni naświetlanej jak w tym tutaj układzie, bo tutaj naprawdę, pokażę Wam zaraz specyfikację ze strony, jak to wygląda. Ale to światło dociera do znacznie większej liczby roślin niż w przypadku takiego punktowego naświetlenia i nie trzeba właśnie żadnej witryny ani nic, żeby po prostu cieszyć się dobrym wzrostem roślin zimą, jesienią i w ogóle nie tylko. Więc myślę, że będę też naświetlać je cały rok. Ale jeżeli chcemy na przykład jakąś taką zieloną ścianę albo właśnie bardzo dużo roślin, to polecam to takie oświetlenie sufitowe. Więc naprawdę to super wygląda. Zaraz Wam wstawię jakieś przebitki ze strony, jak to wygląda. I no co, polecam szczerze z całego serca. Myślę, że jak na pierwszy filmik to i tak jest dość długi, więc mam nadzieję, że tęskniliście, że troszeczkę Wasza tęsknota została ukojona tym filmem. No i cieszę się, że ten filmik powstał w współpracy z taką świetną marką, która też jest zrozumiała do mojego spóźnialstwa. Kontakt jest naprawdę przesympatyczny, można napisać, jakie mają się potrzeby. Ja też nie wiedziałam, jaką lampę chcę.
więc po prostu opisałam, jakie mam zapotrzebowanie i wszystko zostało do mnie dobrane jakby pod moje po prostu potrzeby. Ale myślę, że ta 45 jest naprawdę uniwersalna, bo 2 metry to jest tak naprawdę ta maksymalna odległość, od której może być od roślin, a myślę, że większość z nas ma gdzieś jakiś właśnie czy parapet, czy jakąś półkę, żeby móc zamontować taką sobie właśnie punktową żarówkę. A jeżeli macie jeszcze jakieś pytania do oświetlenia, to dajcie znać w komentarzu, będę odpowiadać. Jeżeli nie będę miała znać odpowiedzi, to spytam firmy i na pewno Wam przekażę odpowiedź. Także to by było na tyle, ja się z Wami żegnam i do następnego filmu. Pa! Jeszcze ja z przyszłości, tym razem wróciłam z Ikei, zobaczcie z czym. Ogromną strzelnicą. Także powiększyła się rodzinka. I pokażę Wam jeszcze efekt lamp na ceropegii. Kto ma ceropegię, ten wie, że te przyrosty nie są jakieś takie super zauważalne, a tymczasem tutaj po naświetlaniu, zobaczcie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Tutaj też pięć, sześć, siedem. Wszędzie są przyrosty. Po prostu jest szalona. Także to wszystko przez naświetlanie.